Cześć, siłok, Józefka was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii Overwatch i dzisiaj sobie złapiemy jakiegoś haksa. Nie ma bata, dzisiaj będzie haksior, ja to czuję, ze mną dzisiaj Blacku. Witam. Blacku będzie moim mentorem, będzie moim bogu, który będzie mi pomagał stwierdzić, czy to jest haks, chociaż on nic nie widzi, ale czyta mi w myślach, więc będzie to oglądał moimi oczami. Blacku, dokładnie. Tak, widzisz już ekran? Widzę. To dobrze, że widzisz. Majnet za piątkę musi się pobrać w pobieranie dowodu. Obstawiam, że to będzie taki haks jak z mojego odcinka bez haks ever, bez komentarza. Będzie jeb w ziemię i będzie pozamiatany. Ale za chwilę się dowiemy, więc wracam do was już na odcinku, już na Overwatchu. Oceń dowód. Dobra. Go Power Rangers. Dobra, ziomeczki, mamy naszego Haksa Gnoja, który wali gupa i ma 4-1. 100% headshot! O ja pierdziel! Też tak mi się wydaje, zaraz ogarniemy. 100% headshot. Idzie. O. Dobra, nie. Chociaż. Rzuca maila z dupy. Rzuca ten. Fleszyk. O, oślepiony. Dobra, coś zapewnie wchodzi na tej kocie. Co to jest? To jest jakiś West Silver. O nie. Ej, co on tak dobrze? No nie podoba mi się to. Znaczy w sumie jeszcze nic. 85% headshot sobie. O nie, jakby to powiedział Izak. Konfiguruje haksy. No nie no, mam nadzieję, że nam kolega się coś pokaże, no. Bo jak na razie to ja tu haksa nie widzę. Dobra, skan się standardowy. O, CT podchodzi, magic. No dobra, to ich mogło zdenerwować, 8-1. Fleszyk. Nie oślepiony? Gdzie on stoi? O kurde, ej. Nie podoba mi się to. Kurde mać. A, bo ma tak dobrze skonfigurowane te haksy. Dobra, standardowy skan. Przez smoka, coś zapewnie. No, kurde niby normalne full auto. Dobra, padł. Dziwne. Ale wallhacka nie ma moim zdaniem. Bo coś, no normalnie w sumie nawet ja bym od razu wychylił jakbym miał wallhacka na tego gościa. Leż, jak nie wiem po co jest w ogóle terrorystą. Taki na wyjście, dobra. Zobaczymy czy ma wallhacka. Sprawdza miejscówki. Czekaj, czy tutaj kolega ci sam pójdzie. Już no, poszedł. O, powiem wam, że to mi coś nie pasowało. Dobra, 2-5. 12-3. Gdzie go dzielić? Dość mocno odniesie, terroryści na bananie. Czy tutaj się coś zmieni? O nie, nie, dobra. Czy on już wie? Dobra, skany na szpura. Też tutaj fajnie podszedł, to że sam poszedł. Najgłupszy co mogę zrobić. Rotują na... Ale butko? Jeden. Wyrażam go z tego. Za dużo wie. Jaaa! Ale to ma... No, normalny człowiek, no. Normalny gracz chyba. No bo jeszcze mi się coś zdaje, bo się odpali, no. 10-13-3. Taki przeciętny mi się wydaje. No, czekał tu na niego. Zobaczymy co teraz będzie. Idę. No nie gadaj, że kosa. Jaaa! Co za cymbał.
No dobra. Mniejsza. O, już nie konfigurowałem. Proszę o nie. Płaka przed spodem znowu. No ale jakieś dobre rogi. O, lechał. Wychylanie z oflesu. Wie czy nie? Kurde. Muszę się przypatrzeć teraz tym jego strzałom. Plecy na trójkach jest. Brójeczki, pójdzie po mną. Jeszcze go nie zabił. Co za idioci. Nie no dobra. Nie no, I'm bota to nie ma. Niestety. Wydaje mi się, że taki normalny gracz, solo. Się go zabiję. Gracz, właśnie. Co?! Tak myślałem, że to jest jakiś lepszy gracz. Chodzi sobie na nie skiny, chodź o poziomie. A wydaje mi się, że Hax by sobie takiego czegoś nie kupował. To jest prawie jeszcze mniej, żeby go złapał. O, pierwszy raz pan chodzi w aparty, pan podejrzany, zobaczymy. Ja to ma czysto. W sumie jakbym tak na boiler w las. No to... O, oj, mu puszczę tej pompy. To byłem ja. Dobra. Idzie. Tak... O, awko prawdziwa. To trzeba przewertować. A zostanie strzała ten. No widzę co chyba nie. Nie jest głupi. Wiecie to, że tam stoi awka czy Hax. Chyba zabił go. Dlaczego mnie to nie dziwi? A dobrze strzałem z tych AK. Dosyć. Z tą ławką nie za szybko raszył. Tak coś tak. Kurde Jan. Ja tam wchodzę na słopa. Tak podchodzi, ktoś mu tam najda podrzucił. No tu ma czysto, ale... Nie, to Oaxaca raczej nie ma na 100%. Ale... Kurde, pójdzie bo tego gościa, nie ma bata. Dziwne to jest naprawdę. Tak. Kurde. Głupa lepi. Nie, podoba mi się to. Ale byś wyłapał chłopie. Blaku, co powiesz o tym, co widziałeś? To powiem ci, że jest to dość scenariuszowe, bo niby tak dziwnie się zachowuje, aczkolwiek nie widać, że nie masz haksów. No właśnie, no nie widać, więc nie wystarczają za dowody. Aczkolwiek nie jest to zwyczajne w grę po zachowaniu. No właśnie tak. Dziwne, tak trochę głupa lepił, ale mi się wydaje, że nie ma haksów. Wcześniej no werdykt. To właśnie w taki sposób, że wiesz, pali głupę, że udaje, że nie ma haksów. Tak, ale nie miał takich haksów, jeszcze miał takiego skina, że powiem ci, że typowy haks by go nie kupował, bo kosztuje ponad 100 zł. Nawet ponad, no, ponad. Szkoda byłoby kasy na to wydać. No właśnie, najczęściej, aczkolwiek są idioci, ale jak jakoś tam ordynarny nie był, takie staty miał przeciętne, więc wydaje mi się, że to był jakiś dobry gracz, a reszta, no, bolała ich dupa, że ich tak pozłatwią. Czyli Smurf był, bo jak jest u nas. Czyli Smurf był. Ziomeczki, jeżeli wam się podobało, no jak jest u nas, gruby giga Lesia, bo ma heksy, no nie. Ziomeczki, jeżeli wam się podobało, kopnijcie łapkę w górę, bo znamy się Blaku. Siemanko. I niestety nie złapaliśmy haksa, więc życzę wam miłego weekendu, miłej niedzieli. Na razie, cześć.